Siemanko. Szklany skarbiec, a raczej jak pamięta to każdy weteran Destiny 1, Vault of Glass, powróci do nas w tym roku. Jest to, lub też był w sumie, pierwszy w historii Destiny raid, który miał swoją premierę 16 września 2014 roku. W jednym z wywiadów Luke Smith wspomniał, że jedną ze zmian może być pojawienie się czempionów w niektórych etapach, których nie było w Destiny 1, a są, można powiedzieć, już czymś standardowym w Destiny 2. W innym wywiadzie Joe Blackburn mówi o tym, że raid musi się stanowczo zmienić w stosunku do pierwowzoru, gdyż gra ewoluowała przez ostatnie 6 lat, ale musi to być w dalszym ciągu Vault of Glass, który pamięta każdy z nas. Dzisiaj postaram się podsumować to, co wiemy o powrocie ikonicznego, można powiedzieć, rajdu, co może lub powinno ulec zmianie, powiemy o powrocie nagród lub też braku niektórych nagród, jak i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, które jest dość ważne, a mianowicie, czy powracający rajd z Destiny 1 powinien być free to play. Zapraszam. W tym tygodniu razem z dzikami w szyszkach odwiedziliśmy Destiny 1 i zagraliśmy pierwszy raz od bardzo długiego czasu Raid Vault of Glass. Pomimo tego, że dwie osoby nigdy nie grały tego rajdu, przebrnęliśmy przez wszystkie etapy raczej bezproblemowo, a mechaniki, które 6 lat temu wydawały się naprawdę skomplikowane i wymagające, w 2021 roku już takie nie są. Być może jest to zwykła kwestia ogrania, ale trzeba, myślę, też pamiętać, że od premiery WoGa minęło już 6 lat, a wielu z nas miało szansę zagrać i zapoznać się z około 10 innymi rajdami stworzonymi przez Bungie. Podczas grania na każdym etapie WoGa myślę, że czuć jego wpływ na resztę rajdów i naprawdę widać, że nawet tworzone teraz encountery mają na pewno swoje inspiracje w pierwowzorze, który jest teraz, można powiedzieć, uproszczoną wersją bardziej skomplikowanych mechanik znanych wszystkim rajdowiczom z Destiny 2. W ciągu ostatnich kilku lat nasze postacie i ekwipunek zmienił się do tego stopnia, że przeniesienie tego rajdu w stosunku 1 do 1, tego co mieliśmy w Destiny 1 do Destiny 2, nie miałoby żadnego sensu, bo każdy by po nim przebiegł bez najmniejszego problemu, jak po zwykłym strajku, o czym również mówi Joe Blackburn w wywiadzie dla Polygonu. Jak mówi Joe, deweloperzy chcą, aby ludzie grający Vault of Glass w Destiny 1 mieli wyzwanie zbliżone do tego, które mieli gracze kończąc ten rajd po raz pierwszy zaraz po jego premierze w 2014 roku. Więc musi on zmienić się w znaczący sposób, gdyż od tego czasu dostaliśmy nowe super zdolności, zdolności klasowe, nowe egzotyczne przedmioty i nowe rodzaje broni, które nie istniały w Destiny 1. Tutaj też dodam od siebie, że sama ewolucja naszych postaci to pewnie nie wszystko. Sama rozgrywka w Destiny 1 była o wiele wolniejsza od tego, co mamy na ten moment. Myślę, że nawet sam gameplay w tle wam to pokazuje. Posiadanie więcej niż 30 FPS-ów, duże FOV, dodaje nie tylko płynności, ale ułatwia celowanie i wizualnie przyspiesza tempo rozgrywki. Sam fakt posiadania o wiele większego FOV, czyli pola widzenia w stosunku do tego, co mieliśmy kiedyś, w znacznym stopniu ułatwi np. etap z oraklami, bo będziemy po prostu mogli stojąc w miejscu widzieć praktycznie dwa razy więcej orakli. I myślę, że każdy, kto się przeniósł z PlayStation 4 na PlayStation 5 lub też PC, na pewno to potwierdzi. Wracając jednak do wywiadu, jak mówi Joe Blackburn, egzotyczne bronie jak anarchia lub nowe super zdolności w pewnym sensie zniszczyłyby mechaniki w niektórych etapach rajdu. Na przykład na Templarze lub też Ateonie moglibyśmy przy pomocy anarchii zablokować spał mobów, które wychodzą w określonych drzwi lub pojawiają się w określonym miejscu i czasie. Więc oczywiście dostaniemy odświeżoną wersję rajdu, dostosowaną do realiów Destiny 2, aczkolwiek będą to małe sandboxowe zmiany, aniżeli ogromne zmiany w samych mechanikach poszczególnych etapów. I każdy, kto miał przyjemność zagrać rajd w jedynce, po przejściu nowej wersji w dalszym ciągu będzie czuł, że na przykład etap z Templarem to w dalszym ciągu ten sam etap, tylko w odświeżonej wersji. Więc podstawowa strategia powinna być znana każdemu weteranowi jedynki, aczkolwiek będziemy musieli wprowadzić do niej kilka usprawnień, a zatem każdy, kto zna etap, może robić za instruktora. Natomiast czy jest to dobre posunięcie, czy też nie, opinię na razie zostawię wam, ale wrócimy tego pod koniec materiału, gdy będziemy mówili o kwestii free to play. Jak wraca rajd, to logiczne muszą wrócić związane z nim nagrody. Vault of Glass posiadał chyba najwięcej broni, które pamięta każdy, czyli Vex Mythoclast, Fatebringer, Vision of Confluence czy Atheon's Epilogue. Te bronie były metą PvE przez naprawdę długi czas. Jak mówi dalej Joe,
Tak samo jak nie wyobraża sobie etapów rajdu zmienionych do tego stopnia, że nie przypominają swoich pierwotnych wersji, tak samo nie wyobraża sobie woga bez tych perełek w postaci broni. Oczywiście one również będą dostosowane do realiów Destiny 2 i pula perków w pewien sposób zostanie zmieniona, co może świadczyć o tym, że będziemy mieli też również random role, aczkolwiek, jak mówi dalej, Fatebringer dalej będzie tym, czym był kiedyś. Dodatkowo w jednym z jego tweetów potwierdził, że nawet pomimo wpadki z perkiem Ważka na SMG Coldfront, z wydarzenia zimowego, który został zresztą usunięty, bo sprawił jakieś problemy mechaniczne, Raid Vault of Glass będzie oferował legendarną broń z latającym perkiem i możemy tutaj się domyślać, że chodzi oczywiście o klasyczny perk Firefly, który posiadał Fatebringer, a którego nie ma na ten moment w puli perków Destiny 2. Ciekaw jestem natomiast, co się stanie na przykład z karabinem Atlons Epilogue, bo wydaje mi się, że strzela on szybciej niż jakikolwiek karabin automatyczny, który mamy na ten moment, więc albo jego archetyp zostanie zmieniony na ten najbardziej szybkostrzelny, czyli 600, albo zostanie wprowadzony po prostu nowy. Tak samo nie wiadomo, w jakiej formie powróci Vex Mythoclast. Był to kinetyczny karabin fuzyjny, który strzelał full auto, za to pojedynczymi ładunkami i też nie posiadamy czegoś nawet zbliżonego do tego rodzaju broni w Destiny 2, a dodatkowo, tak samo jak Fatebringer, Vex Mythoclast posiadał obrażenia od jednego z żywiołów, gdzie Fatebringer miał obrażenia elektryczne, a Vex Mythoclast obrażenia ogniowe. Na ten moment, jak zapewne wiecie, żadna kinetyczna broń nie posiada elementarnych obrażeń. Tutaj każdego, kto chciałby stukać w klawiaturę pisząc bicis, co ty gadasz, baranie przecież jest perk, który sprawia, że kinetyk zmienia się na żywioł z klasy, którą aktualnie gramy, to zatrzymuje z góry. Tak wiem, perk Osmoza istnieje, ale nie jest to na pewno to samo, co posiadanie stałych obrażeń od elementu na kinetycznej broni. Natomiast w całym rozrachunku powinniśmy dostać aż 9 broni do zdobycia w wogu. 5 kinetycznych, karabin fuzyjny Vex Mythoclast, rewolwer Fatebringer, Taut Vision of Confluence, karabin automatyczny Atlons Epilogue i Pulse Predative's Timepiece. Do tego 3 specjalne bronie, Predative Revenge, Snajperka, Found Verdict Shotgun i Praetorian's Foil, był to karabin fuzyjny. Na koniec 2 ciężkie bronie, czyli Corrective Measure, ciężki karabin maszynowy i Hazen Vengeance, czyli rakietnica. Jeżeli natomiast chodzi o zbroję, to myślę, że możemy się spodziewać standardowych zmian, to znaczy dodanie statystyk, perki zamienione na modyfikacje i dodanie dodatkowych modyfikacji, które możemy do nich wkładać, które będą odpowiednikami rajdowych perków, które były standardem w Destiny 1. Rzeczą, która jednak zastanawia mnie najbardziej, jest to, co się stanie z ornamentami do zbroi. Na ten moment takich rzeczy nie ma w Destiny 2. Mam tutaj na myśli fakt, że nie mamy ornamentów do zbroi rajdowych, które zdobywamy po prostu grając rajd. Tak samo jak nie ma poziomów trudności rajdów. Jeżeli Vault of Glass powróci bez elementów, które posiadała jego pierwsza wersja, to czy będziemy mogli ze spokojnym sumieniem powiedzieć, że dostaliśmy całość? Czy jeżeli dostaniemy zwykły poziom, dopasowany oczywiście do nowych realiów, z jednym standardowym setem zbroi, to czy można powiedzieć, że dostaliśmy kompletny rework tego rajdu? I tutaj w miarę płynnie możemy przejść do ostatniego pytania na dzisiaj, a mianowicie, czy Vault of Glass powinien być free to play? Na to jakże trudne i skomplikowane pytanie, odpowiedzi na pewno jest kilka, jak i kilka będzie obozów broniących każdą z tych odpowiedzi. Moim zdaniem żaden endgame nie powinien być free to play. Jeżeli dostaniemy naprawdę odświeżoną wersję tego rajdu w całej swojej okazałości, czyli zbroje, ornamenty, poziomy, bronie, wyzwania i tego typu rzeczy, to powinna być ona schowana, przynajmniej moim zdaniem, za przepustką sezonową. Tylko musi być spełniony jeden bardzo ważny warunek. Vault of Glass nie może być w żadnym przypadku taką zapchaj dziurą, że tak powiem, dla słabego sezonu. Wręcz przeciwnie, sezon, w którym wyląduje ten rajd, musi być jednym z lepszych, aby pokazać, że powracające rzeczy z jedynki są dodatkiem, taką wisienką na torcie, uśmiechem do weteranów, nazywajcie to jak chcecie, i okazją dla nowych graczy, aby doświadczyć tych perełek, które Bungie robi naprawdę najlepiej. I mówię to z pełnym przekonaniem, i tak, zdaję sobie sprawę, że przecież mogę odpalić Vault of Glass na PlayStation 4 w Destiny 1 i grać go za darmożkę, co zresztą zrobiłem kilka dni temu nawet, chociaż w sumie nie za darmożkę, bo przecież zapłaciłem za to 6 lat temu, ale to nie daje mi raczej prawa do posiadania tego rajdu w Destiny 2. Więc jeżeli będzie on zamknięty za Season Passem, który kosztuje myślę 40 zł, to jestem w stanie to znieść, o ile sam sezon poza rajdem da mi więcej niż kilka godzin grania. Rozumiem też, że to ciężko zapracowane pieniądze i wydawanie ich z powrotem na ten sam rajd może wydawać się troszkę nie okej, ale ja zawsze traktuję granie jako rozgrywkę i za 40 zł mógłbym powiedzmy wyjść sam do kina na 3 godziny lub kupić butelkę trunku, po którym zapewne bolałaby mnie głowa, więc dwojga złego, wiecie,
wybieram rajd. Dajcie znać proszę, jakie jest wasze zdanie na temat powracającego rajdu, na ile może lub powinien być on zmieniony, aby nazywać go dalej Wogiem i czy płacenie za odświeżone rajdy lub też ukrywanie ich za przepustką sezonową jest dobrym rozwiązaniem. A może uważacie, że każdy powracający content z Destiny 1 powinien być tak naprawdę za darmożkę? Sekcja komentarzy jest do waszej dyspozycji, a ja się z wami tymczasem żegnam i słyszymy się, mam nadzieję, w kolejnym materiale, jak zawsze w pełni poświęconym Destiny 2. Na razie.